Spójrzcie, widzowie, na biednego Matrunera, który teraz leży, bardzo, ale to bardzo zmęczony. Wiecie, co on robił przez całą noc? I ja tak samo, ja byłem akurat w tym pomieszczeniu, ale on robił coś innego. Jego tutaj w ogóle nie było. Zaraz wam pokażemy. Co nie, Matruner? Co tam wyczyniłeś? Co tam budowałeś dla nas wszystkich, no? Jestem tak zmęczony, Smajslu. Lalemondemonki. Rączki tak, go nawalają. Tak, to specjalnie dla was przygotowałem, żebyście byli bezpieczni wszyscy, moi przyjaciele. Tak, Lemondemonka to jest szczególnie dla niej, widzowie. Ale teraz jak klikniecie łapeczkę w górę wszyscy razem, to wam pokażę, co się właśnie z nią stało. Klikajcie za 3, 2, 1 i jej tu nie ma. Nie ma Lemondemonki, tam jest taka plama czerwona, ale spokojnie, widzowie, spokojnie, wszystko jest dobrze zaplanowane, był transport jej do pewnego innego pomieszczenia, większego, naprawdę, naprawdę dużego, bardzo dużego, zaraz zobaczycie jakiego i musieliśmy to zrobić, bo Lemondemonka nie jest w stanie się obudzić i dziecko nie chce wyjść, mamy problemy, nie wiadomo co będzie dalej, subskrybujcie mój kanał, to się zaraz okaże, oglądajcie do samego końca. No i kliknijcie tego jednego subskrybera, wbijamy 900 tysięcy. Jeśli jesteś nowy, nowa, no to subskrybuj. A ja sobie później sprawdzę, kto kliknął, kto nie. Spójrzcie, łóżko jest brudne. Tutaj jest też się coś wydarzyło. Zaraz wam opowiemy. No i jej tutaj nie ma. Teraz musimy przejść gdzieś indziej. Trzeba to było zrobić. No to było konieczne. Niestety, jestem smutny i zarazem zmęczony. A Matuner tym bardziej. No spójrzcie, jak on siedzi sobie. Ja też już nie mam. Mięśnie cię bolą, co? Okej, dobra, weź wstawaj. Tyle budowania, układania. No weź wstawaj, no wstawaj. Idziemy dobra. Teraz. Co, ten pokażemy im? Tutaj pokażemy zostaje, im? Patrzcie, mieliśmy prześwietlone Lemondemonkę, tu jej czaszka, a tutaj nie wiadomo, coś innego, to chyba Creeper był. Przez pomyłkę Matuner prześwietlił Creepera, nawet nie wiem po co. Co ty Matuner tu... Tą maszyną po prostu, tym telefonirem. Miałem zapisanego Creepera, bo testowałem wcześniej po prostu. No i on tak prześwietlił, no nie wiadomo po co, tutaj czaszka Lemondemonki, tutaj jej żebra, a tutaj prawdopodobnie... Moje dziecko, dzidziusiu, oje, jakie słodkie, nie? Widzicie? Nawet sobie kciuka trzyma w ustach i tata jest, ta czeka na mnie. Ale to jest w brzuchu Lemondemonki. Musimy go jakoś stamtąd wydostać. A więc teraz chodźmy do niej i pokażmy wam, gdzie ona teraz się znajduje. Jest w totalnie innym miejscu. Czekaj, tak, patrz, muszę ci coś pokazać, bo mam tutaj nowe łóżko, żeby... I mamy nowy sprzęcior, właśnie, zapomnieliśmy o wam to odpowiedzieć. Żeby na nim leżała, o tak, tak, proszę bardzo. Jest nowy sprzęcior, co ty zrobiłeś? Jak ty się położyłeś? O, dobra, mamy nowy, całkiem inny sprzęt, lepszy, wszystko jest lepsze, aby Lemondemonce pomóc. No bo jest coraz gorzej, ale musi być lepiej, bo uwaga, uwaga, Matruner wybudował szpital! Taki gigantyczny, dodał sprzęt, zrobił, majsterkował całą noc, kilka godzin, jak nie kilkanaście. Nawet nie wiecie, ile czasu to zajęło, samemu. Ile roboty, ile planowania. Tutaj. Ile telefonów. I wiecie, ja cały czas byłem przy Lemondemonce, pilnowałem ją, żeby nic się nie stało. Ale no było coraz to gorzej, coraz gorzej. Musieliśmy coś wymyśleć. A więc Matruner postanowił to zrobić i mamy. Wchodzimy, a tam jest w środku Lemondemonka. Wszystko wam teraz pokażemy i zobaczymy, co będzie dalej. Bo ja sam tego nie wiem, Matruner też. Więc się skupmy i idźmy, żeby to dziuś wyszedł z tego brzuszka. No i tutaj pierwsze, co nam się rzuca, no to rączki możemy se umyć, nie? Elegancko tutaj, o, mydełko fa, siabada, ty i ja, Matruner, mydełko fa, dobra, ej, ogarnijmy się, widzowie, tu mamy głaśnicę, wiecie, jakby tu był peżał, nie? Peżał, pożar taki, tutaj się podpaliło, no to bierzemy gaśnicę i gasimy. Matruner, możesz pokazać, jak się gasi gaśnicą. Weź gaśnicę, ej, ogar tutaj. Tak, głośnicę zepsułeś. No, weź. A tutaj mamy nowy sprzęcior. Tym razem lepszy. Za grubszy hajs. To musi nam pomóc. Mamy lepsze stoliki, lepsze wózki. Ale tutaj najważniejsze. Patrzcie to. Na ból głowy, na ból brzucha. Maście różne. No, wszystko różne. I to musi nam pomóc. No, spójrzcie, ile tego jest. Damy Lemondemonce najlepsze leki, jakie są, jakie istnieją. Wszystko mamy pro. Najlepsze. Nie ma tu nerwów.
świateł. Oto tutaj jest najnowszy sprzęt. Nawet sprzęt do prześwietlania, patrzcie, bardzo. Tutaj są płuca, tętno, bicie serca. Będzie mieć na oko na wszystko. Co jak będzie coś się z nią działo, to będzie to pikało. Patrzcie, ile tu kabelków jest. Ile pik, tutaj. O, tu pik, możemy numer pik, telefonu pik, wbić. O, ma tu pip, 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 pip. I tutaj możesz zadzwonić do tego. I tu można w ogóle, patrz, tutaj masz klawiaturę profesora, taką na dole, tu mamy klawiaturę, na której musimy pisać. I tutaj mamy A, W, D, E i 1, 2, 3, 4. O, jeden to łapka w górę, drugie łapka w górę, trzecia łapka w górę. Ja będę liczył teraz łapki w górę, klikaj tak, kto tam chce. No i tutaj jeszcze Lemon Demonki nie ma, tu jest tylko sam sprzęcior. Przechodzimy jeszcze dalej, tu jest kolejny sprzęcior. Widziałeś nawet to? Zobacz, tutaj jeszcze lepszy. Jest. Tutaj mamy kropluweczkę, tutaj mamy... nie wiem, co to jest, telefon? Nie. Nie wiem, co to, do klikania? Ja, Matuja, do czego to, panie profesorze, to czego to służy? To jest komputer, który zaprogramuje nam dawkę kropluweczki. Komputer, rozumiem. O, tu mamy telefonirę, tutaj jest to. Tu możemy wykręcić numer, tutaj mamy kolejne tabletki, tutaj gaśnica kolejna, no i dużo sprzęcioru jest, ale teraz przechodzimy jeszcze wyżej. Patrzcie, uwaga, teraz na to, to będzie, jeszcze zapomniałem to pokazać, czekajcie, wejdziemy przez to, przeskoczymy. Tutaj mamy prześwietlenia, ta szyja, ta głowa, możemy patrzeć, co jest w brzuchu Lemon Demon. No i tam dzidziuś jest, ale no ciężko wychodzi niestety. Okej, weźmy, skupmy się, chodźmy do góry i zróbmy. Damy radę, żeby to teraz tym razem się udało. Lemon Demonka tam leży, a już minęło 6 minut. No i trzeba sprawdzić, co z nią jest, nie? Chodź, Matuner, dawaj. Tu mamy kolejne pomieszczenie. I jeszcze takiego kunia mamy, którym... Zobacz. Tu Lemon Demonkę położymy. Zaraz ją przetestujemy i prześwietlimy całą. Od góry do dołu. Tak, będziemy musieli ją prześwietlić, zobaczyć, co się z nią stało. Tak, zobaczymy wszystko, całe ciało, dosłownie. Bo u mnie na odcinku coś się wydarzyło, była jakaś czerwona plama taka, fu. Tak, no. I musieliśmy ją przetransportować karetką. Tu jest ta kałetka, to jest nasza kałetka. Kałetka! Karetka. Nasza kałetka, czekaj. To jest kuń, nie? A to jest, jak to się mówi? Nie wózek, tylko, jak to się mówi? Bryczka, dawaj. Bryczka taka, bryczka, no jakoś tak. No i my, i wyobraźcie sobie, u Matrunera na odcinku, my ją transportowaliśmy tym, czajcie? Ona tu leżała, nie? I patrz, ja mogę sobie usiąść? O, weź tu konia, podłącz. Tutaj do przodu musi iść. Dobra, już, tutaj już do przodu. Okej, okay, o, idealnie, patrzcie. I tak tu była Lemon Demonka. O, podłączył konia, papa. Jedziemy? Jadę, patrzcie. Dobra. Koniem po szpitalu, no co to się stanęło? Co to się dzieje? Uważaj, ty konie, nie rozpędzaj się, po nas wybaranisz jeszcze. Matunę, uważaj. Dobra, jedziemy z państwem, nie za bój szybko. Się. Za szybko, ty tu jedziesz, bo się wybalanimy zała. Ale to śmiga, widzowie. No i tak szybka tutaj maszyna. Lemon Demonka była. No i dobra, wiś tam ją, oj, uważaj, bo tam jeszcze wiecie. No ile tych obkrąży, uważaj, gdzie my wyjechali? Koniu, nie mogę koniu, ogarnij się. Co on odwala? Nie wiem, kłeń nam zwariował, widzowie, kłeń nam. Chłop poszalał, ty! Chłopa powaliło! No weź, ty, no ogarnij, ja stąd wychodzę. Wysiadka. No. Idziemy teraz tej zabawy, do pomieszczenia, gdzie ta Lemon Demonka leży. Powinna tam być. Uwaga, to jest tutaj. Przechodzimy i patrzymy, czy się znajduje, czy jest. Uwaga! Tak, leży. To ona, Lemon Demonka. Właśnie znajduje się w pomieszczeniu o wiele lepszym. Tutaj jest bardzo dużo sprzętu nowoczesnego. Spójrz tylko na te talerze u góry. Nawet nie wiem, co one robią, nie? I po co one tutaj są, nie to wiem. Są lampy. Lampy jakieś są? Żeby z każdej strony tutaj oświetlić. Mamy jakieś kabelki, tutaj mamy jakiś komputerek, tutaj mamy jakieś coś tam, tu mamy coś tam. Nawet nie wiem, po co to potrzebne, ale no mamy, nie? Tutaj jakiś kłepetor, tutaj tylko, no. I możemy podejść i musimy się tego nauczyć wszystkiego, bo my nic nie potrafimy, dosłownie. Musimy, nie wiem, na internet wejść i popatrzeć. Ale Lemon Demonka leży. Patrzcie, jest, problem, jest elegancko. Musimy zmienić łóżko. No, łóżko jest troszeczkę łóżko. za małe. No i tutaj Lemon Demonka leży z brzuszkiem. Takim gorszym, widzicie? Jest więcej czerwonego. Coś się dzieje, jakby to się otwierało. Ten brzuszek się otwierał, ale jakby Bobas ciężko miał wyjść. Musimy coś tu przeprowadzić. A może operaracycję i... Nie, ja się boję to mówić i się boję tego robić, nie? Matunę, no. Weźmy. Byśmy dobra.
musieli wziąć teraz lemon demonkę, moim zdaniem, do tego pomieszczenia i tutaj ją całą prześwietlić właśnie o na tym urządzeniu. I wtedy wszystkie zdjęcia dostaniemy tutaj na ścianie. Zobaczymy, co będzie w brzuchu, co będzie na głowie, co będzie... No całe ciało zobaczymy, naprawdę całe. No i no co, jak ją teraz weźmiemy? Musimy iść po kunia, nie? I jakoś ją tutaj wprowadzić. No ona jest ciężka generalnie. No to dawaj, leć po karetkę i dawaj po nią. Gdzie jest ten koń? Koniu, tutaj po lewej koniu, stronie. Wiścia. Do niego się gwizda, czy halo, jak? Halo, nie w tą stronę, Smajslo! Gdzie ten koń jest? Pojechał. Nie widzę. Ty, koń nam uciekł! Wiu, alam, awam! Koń nam uciekł! O, zaraz się. Okej, okay, już jest. Koniu, weź się ogarnij, słyszysz? A masz, niedobry koniu, a masz! Oj, kuć się kurzu, o. Walnęłem go w dupala, dobra, koniu. O, jestem, siadę na nim, dobra, cofamy, biegniemy teraz. Biegniemy szybko, o, dobra. Okej, teraz cofamy się powoli, żeby ona, czemu muszę obkrętówkę. Matulę, co ty robisz tam z tymi gaśnicami? Ja muszę gaśnicę porozstawiać, dajemy, bo to, wiesz, jeszcze tak remontuję ten, tutaj, nie? Czekaj, bo to ciężko kierować tym koniem. Łopie, koń to Boże, ciężki jest. Ty czekaj, nie masz uprawnień medycznych, żeby jeździć. Ej, co jest? Ej, koń mnie zwalił. Czekaj, uwaga. Pip, 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 pip. Mów, czy w lewo, czy w prawo. Pip, prawo! Pip. O, w lewo kręć. No, jak ciężarówką się czuję, ty, no, jak jakimś samochodem. Skręcaj. O, dobrze. No, skręcam, tak, ty, tak. Pip. Czemu ty tam siedzisz? Jeszcze trochę! Ogarnij się! No, myślisz, pip. Tu nie schodź z tego, to lemon demonka ma tam wejść. Dobra, czekaj. Okej, okay, podjeżdżamy. Dobra, widz sobie. To jeszcze troszeczkę do tyłu. O, tu siedzi, pa, widzę cię. Matuner, uśmiechnij się. O, akurat szedł. Cofamy się. Czekaj, obróć się. Aj, no schodzisz. Dobra, uwaga. O, z tej strony, weź teraz uśmiechnij się. Uwaga. Do tyłu, nie do przodu, do tyłu. O, widzę twoją twarz. Jak mówię twarz? Panie doktorze, ła, jak płacze, trzęsie, tak. Dobra, ej, skupmy się. Zejdź stąd. Co mi koń robi, widzieliście? O, chłop oszalał, ty, on mi chce zwalić. A weź, cofam się, uwaga. Matuner też zwariował. No ogarnijcie, dobra, się ten szpital. Czekaj, demonkę musimy tak, przenieść. Weź ręce ogarnij, dobrze. Dobra, czekaj, tak. Podnoszę, uwaga. Dobrze. Jeszcze troszkę do tyłu. Dwa, czekaj. Jeszcze troszkę do tyłu. Jeszcze troszeczkę. Jeden i już dawaj teraz, dawaj ją. Jest, skoczyła, patrzcie, jest. Siedzi. Dobra, uwaga, ale muszę ją jakby trzymać. Nie rusza się, czy rusza? Lemon Demonko, słyszysz mnie? Jeśli no tak, ja to kiwnij głową. Ona jest nieprzytomna, chłopie. Ej, Lemon Demonko, kiwnij głową, jak mnie słyszysz. O, widzę ją od tyłu, patrzcie. Ona nie słyszy. Ale ma zobacz, ładne włosy, nie? Ej, jakby krótsze, co się stało, miała dłuższe. Co jest z jej włosami? Ojeju, może przez ten brzuszek, ale widzowie. Dobra, idziemy, Smajslo, musimy. Ona się w ogóle nie rusza, patrzcie, jak ja się pytam jej. Lemon Demonko, rusz teraz z głową, patrzcie tutaj. Rusz teraz z głową, lewo, prawo, albo góra, dół. Słyszysz mnie, Lemon Demonko? Halo? Widzicie? Nie rusza. Nie słyszy mnie. W ogóle. No, ona jakby spała, siedziała i spała, nie? A Matuner, okej, co tam robisz? Matuner zwajował przy komputerze. No, okej, weźmy ją teraz, przeprowadźmy tym kłoniem. Ona jest ciężka, wiesz, muszę ją trzymać, żeby nie spadła, wiesz? A kuń to ogarnie, nie? Okej, wjeżdżamy teraz do tego pomieszczenia. Za małe, musisz to poszerzyć. Tutaj, mama tunel, musisz to rozwalić u góry. Bo tutaj pisze nie wchodzić. Masz tu mojego kilofa, wrzuciłem ci. Tu ja mam kilofa akurat. No dobra, weź to rozwal, bo to pomieszczenie jest za małe. Trzeba, tak, górę rozwalił. Dobra, teraz zjeżdżamy, spokojnie. Czekaj, jeszcze za małe! Ty, poszesz to! Drzwi trzeba rozwalić. To trzeba drzwi zniszczyć, okej? Jo, ale cześć, prawą stronę rozwalnij, ścianę. Ścianę też rozwal. I po lewej też rozwal. Kurczę, kto to projektował? No nie, to ty projektowałeś. Weź, no lewa strona. No, okej, dobra, wystarczy. Okej, wjeżdżamy. Dobra, powoli. Trzeba uważać. Nie, ale musimy uratować się Montemonkę. Super. No, ona trafiła do szpitala, czekaj, dobra, cofamy się. Dobra, teraz możemy już ten. Okej, uwaga, i teraz, nie, pięknie. Weź ją, zrzuć ją. Demonko, szybko. No, zrzuć ją. I... Uwaga! Dwa, jak się dzieje? Okej, uważaj, bo spadnie! Widzę jej głowę! Nie, widziałem głowę? Okej, dobra. Oj, nie tak ją zrzuciłeś po lewej! Czekaj, wycofuję się. Czekaj, wycofuję się, okej, wybiegłem. Dobra, Dobra, koniu, stój tutaj. Ty, niedobry koniu. To ten kłoń wszystko. Okej, dobrze. Okej, idę. Co się dzieje? Daj się? Co się? Czemu jest na dole? Weź to rozwal! Albo nie! Nie wiem! Rozwal to, maszyna, rozwal to może! Maszyna nie działa, tak jak powinna! Nie wiem! Oj, jest maszyna! Mam ją? Joga, ona ogromna! Mam ją czy nie? Chyba mam. Masz. Czekaj, możemy postawić... Nie, to postawię. Nie tym! Czekaj, mam ją czy nie mam ją? Ej, nie mam jej chyba. Nie, gdzie, co się stało z maszyną? Co jest? Uważaj! Jakby ona wstała i się wyparaniła.
Dymunko, słyszysz mnie? Halo? Ojeju, ona biedna rusza, ale ona cały czas spada, ona cały czas leży, ona nie komunikuje, tylko mnie się tak grają widzowie. Jeju, ale mi jest szkoda, no Matuner, to było ciężko. To czekaj, 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 możemy improwizować, ja mam tutaj inaczej. Łóżeczko. No, weź, dawaj, dawaj, tą łóżkiem musielibyśmy. O, pięknie, pięknie. Ej, no, ej, o, weź, czekaj, czekaj, zabrałem. No. Idealnie, dobrze, teraz. Dobrze. I teraz ją. Weźmy może ręce, czekaj, widzowie. Okej, nie to chciałem kliknąć, co jest. Dobra. Nie to, nie to. O, dobra, mam ręce, uwaga, mamy. Teraz podejdźmy, teraz ty weź ręce do przodu. Okej, wszyscy razem, za 3, 2, 1 i już teraz! Dawaj do góry, do góry, do góry, pchaj ją, tak, tak, tak. O, przenosiliśmy, dobra, jest, leży? Tak leży, dobra, super, mamy! Jest, okej, tak jak powinno to wyglądać, halo! Dobrze, elegancko, jest komputerek i jest ten. Teraz trzeba, ale nie ten postawiłeś, nie ten komputerek, to nie to! To drugim, ej, co ty trzymasz? Nie to, nie to. Czekaj, 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 to nie to, to musisz rozwalić, to nie to, okej. I to było drugie, teraz musimy ją, widzę, przyświetlić i zobaczymy, w czym polega problem. Może się przekonamy teraz, wiecie, o co chodzi. No i co będzie dalej? Czy te dziecko się wydostanie? To jest bardzo ciekawe, no. Weź, Matuneł, podłącz się ten kłępetę. To ty masz tą maszynę, ja nie mam. Ja nie mam tej maszyny. Masz. Nie wiem. Hej, ja mam, tutaj jest, ty, słuchaj, okay, masz? Jednak znalazłem, no. Weź, stawiaj, dobra. Bo, jak to trzymać? Joko wielko, no to jest to, to jest to. Tylko czekaj, 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 to musimy jakoś postawić daj, chłopcy, trzymaj ją, uważaj, uważaj, ostrożnie, ostrożnie, Matuner. O! O, jest pięknie, tak, idealnie, super, super, super. No a to weź teraz, tam robimy komputerek, tutaj trzeba coś kliknąć, pyk, 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 Matuner, ja się na tym nie znam, weź ty to drop. Ja mam panie profesorze, Matu, nie weź to. Ja muszę swoim smartfonem, czekaj, zrobić, czekaj. Okej, no, łeb test dłęcia, ale nie, tą maszyną może, to lepiej będzie widać, tą maszyną. Ja wiem, ale tutaj najpierw swoim muszę, żeby to wgrać, wiesz? Okej, no, dawaj, 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 daj, uwaga, Matuner to robi. Czekaj. A ja wezmę konia, bo konia wezmę na bok, bo on tutaj chce nam wejść i on jest tutaj nas młodzi, czy coś nam zrobi. Okej, idziemy z tej strony, czekaj, konia dajmy w miejscu, o może tym, dobra, to będzie idealnie, żeby nam do żadnych pomieszczeń nie wszedł. Tu są drzwi zamknięte, okej, wracamy i ma tunel, jak tam idzie tobie? Dobra. Wszystko jest, Gites? Wszystko gotowe, tylko czekaj, jeszcze okej, tutaj już mamy coś takie, tu jest chyba prostownik, coś, żeby było prosto. Okej, tutaj, on nie, daje. Nie, tutaj też się robi skan, oświetlenie jakie. Klatki pierwsze. Oś to błyszczy, ale to białe, jest mega mocne, nadaje światło. Okej, tutaj mamy szyję, ale to nie jest szyję, ale mądemonki, to kogoś innego. Dawaj, weź, no, my tu nie już, momencik, wywołuję zdjęcia. Szybciej, szybciej, ty robisz w tej skrzynce. Tutaj, tutaj, tutaj je, dawaj, na tą tutaj ścianę. Tutaj zdjęcia wyskakują pacjentów. Ej, biedna lemondemonka, no. Musiała tutaj trafić do szpitala. Ale kiedy ona urodzi? Zobacz, Smyslow, tutaj mam takie płytki, widzisz? Okej, widzę, widzę, co ty one trzymasz? One są puste, widzisz? Tak, widzę, no, a teraz widzę. Jak ją wezmę, uwaga, do tej maszyny wsadzę. Tak, a ty wsadzasz te płytki, okej, rozumiem. Widzisz, zobacz. Dobrze, załadowało się. Tak działa. O, zobacz, coś masz, patrz, widzę, widzę, coś masz, coś masz, coś masz. To prześwietliłem stópkę, uwaga. Pokaż, pokaż. Ty, stopy lemony wolki! Jakie długie, ty, co to za palce, jak płetwy jakieś! Ja tak ich nie mam palców! Panie doktorze Smyslow, jak pan uważa, wszystko okej? Czy są krzywe, czy są proste, widzę, napiszcie w komentarzu. Krzywe waszym zdaniem, czy proste? Ja przydam wam serduszko. Moim zdaniem, no proste chyba, nie? Ale wielkie, takie długie, o chłopie! Normalnie płetwale. Dobra, ale, to teraz słuchajcie, muszę kolejną zdjęcie. Nie miałeś przysiedlić jej stopy, tylko brzuch XD. No czekaj, no tak zrobiłem wszystkiego tak diagnostycznie. Uwaga, wsadzam kolejną płytkę i... Dobra, dobra. O, drugie, jo, jak zdjęcie się zrobiło, ale to fajnie, ty się na tym znasz, ja to nie wiem. No, uwaga, no, uwaga, co to będzie, drugie, drugie. Teraz, I, co to jest, co to jest, co to jest? Co to jest? To jest nadgarstek, a to jest... Kolano chyba, nadgarstek kolano, okej, jakie tu są kości, patrzcie, złączone, ja się na tym nie znam, co to jest, klocki Lego jakieś, no nie wiem, dobra, a po co kolano, po co nam ręka, weź brzuszek, Grzesz, albo coś innego. No, uwaga, drugie zdjęcie, i... uwaga, uwaga, i pyk, joko, ale widzieliście, jak fajnie to robi, te zdjęcia, uwaga, super, super, co jeszcze przyślimy, co to będzie jeszcze, co, dłonie, palce, no nie, co ty robisz, o tu ogarni się, to ma być brzucha. O nie, dobra, tutaj mam, ale jakie są wielkie. Ło, to są rączki, paluchy, dłonie. Co tutaj robisz? O, tutaj się zmieniło. Diagnostyka komputerowa. Mamy, mamy. Ej, czekaj, to są plecy chyba, żebra, kręgosłup. Okej, ale czekaj, coś tam jest. Patrzcie tutaj, z tej strony jakby. Coś widzimy, taka plama szara. No o, to dziedziuś tam siedzi. Jeju, ale jak go wydostać, co plecy trzeba? Mam jeszcze jedno zdjęcie, czekaj, bo to teraz już to co widzisz tutaj, to dam ci lepszą jakości, uwaga. Okej, dawaj, 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 dawaj. Raz, i dwa, pyk. Trzy. Dobrze, dobra, jak, uwaga, pokaż to zdjęcie. Uwaga, jakie to będzie? O, mamy, jest, patrz, jest,
to coś tam, ale tak niewyraźnie, niewyraźnie, ale na mamy, mamy lepiej? Widzowie. Dobrze, to słuchajcie, będziemy musieli przygotować się dzięki tym zdjęciom prawdopodobnie do operacji, żeby tego dzieciaka jakoś wydostać. Subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem, aby tego nie ominąć i wbijajcie też do Matunera, tam będzie dokończenie. Subskrybujcie również jego kanał, zobaczymy co się stanie dalej. Czy uratujemy dziecko, czy Lemon Demonka się obudzi, bo już trzeci dzień, czy czwarty, czy piąty dzień, ona śpi, już prawie zaraz będzie tydzień, a ona się w ogóle nie daje jakiegokolwiek znaku, nie kiwa głową. Także wbijajcie też samego Facebooka, możecie do mnie napisać, jeśli macie jakieś pomysły. Dodajcie mnie do znajomych, zaobserwujcie tak samo na Instagramie. Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. Kto wbije na moje profile, to też wpadnę na wasze. No i cztery ostatnie filmiki. Dalej możecie sobie kliknąć dalsze, wcześniejsze filmiki, jakie nie widzieliście. Ja się z wami żegnam. Zobaczymy, co będzie dalej, bo tego sam nie mam. Trzymajcie kciuki za mnie i za Matunera. No i co, klikajcie za 3, 2, 1. Na razie.